Dzień dobry, Agnieszka Siewierańczuk-Macierowska i portal internetowy. Dzień dobry, Białystok. To, co widzieliście przed chwilą, to jest uśmiechnięta Europa. Bo jak mówił Donald Tusk, w Europie Zachodniej, w Unii Europejskiej ludzie się do siebie uśmiechają. I tak właśnie dzisiaj uśmiecha się do całego świata stolica Niemiec, Berlin. Ten uśmiech widać w całej rozciągłości, a ja zaczynam przed piątek. To, co widzieliście przed chwilą, czyli te wszystkie uśmiechy ludzi w Berlinie, bo to jest tylko fragment, tam były jeszcze wozy pancerne, było jeszcze trochę więcej policji i w opancerzeniu i w ogóle takie coś, takie wozy, coś ala jakby czołgi, bo no, trzeba sobie parę słów powiedzieć na ten temat. W ogóle jak przyjechałam tutaj i zaczęłam nagrywać przed piątek, powiedziałam do pana operatora, że dzisiaj będzie krótko, to mniej więcej zrobił coś takiego. Zawsze mówisz, że jest krótko, ale postaram się, żeby dzisiaj był krótszy ten przedpiątek, bo naprawdę się nic za bardzo ciekawego nie działo. A wracając do tego, co widzieliście przed chwilą, ten piękny uśmiech Berlina dla całego świata to jest nic innego jak bitwa lewackich bojówek z policją w Berlinie. Dlatego, że akurat ten pożar, który było widać na początku, to jest pożar pod Skłotem, w którym mieszka lewackie towarzystwo. Czy na dziko, czy legalnie, nie wiem, bo tego nikt nie jest w stanie na ten moment ustalić, nawet władze Berlina. Ale w każdym razie ktoś zgłosił, że na tym Skłocie może coś dziać się nie tak z elektryką. No elektryka, prąd nie tyka, więc elektryk miał przyjść, zobaczyć, czy tam styka, czy nie styka, czy tam w ogóle no, nie wywsadzi tego wszystkiego w powietrze, bo ludzie naokoło też się martwią o to, czy da się tam w ogóle żyć. No i właśnie to, że jakby przyjechała elektryka, żeby sprawdzić elektrykę, no to tak wzburzyło lewackie towarzystwo, że doszło do takich sytuacji, których fragment widzieliście na nagraniu. Było, tak jak mówiłam, jeszcze gorzej. No i teraz jest taka sytuacja bardzo ciekawa. Bo te lewackie bojówki z tego Skłotu no, poczuły się zagrożone, że ktoś przyjeżdża, sprawdza elektryczność i oni najpierw mówili, że my tu nie wpuścimy. Zrobili barykady, rozpalili ogień, postawili właśnie jeszcze jakieś tam, no takie wiecie, tam ze śmieci, ze śmietników, tam nie wiem, z opon chyba nie, ale generalnie ustawili jakieś tam barykady, żeby nie wpuścić policji, po czym jak no, policja no, musiała podjąć interwencję, bo tam zaczęło się palić, doszło do zamieszek, rzucano kamieniami, rzucano innymi rzeczami w policję, co było tylko pod ręką i nie tylko. No i później właśnie ci lewacy z tego Skłotu oskarżyli, że ich się wyrzuca z mieszkania. Najpierw no, jakby mówili, że oni nie mają gdzie mieszkać, więc muszą mieszkać tutaj, że wszystko jest bezpiecznie, ale się chyba okazało, że nie bardzo bezpiecznie. No i tak to wyglądało, że właśnie uśmiech na cały Berlin do całego świata pokazało lewackie towarzystwo z bojówek. Czy związanych z Antifą? No pewnie tak, no bo jakżeby inaczej. W każdym razie właśnie to jest pokaz tego, czym się kończy, jeżeli właśnie no, ktoś chce do lewactwa coś powiedzieć, coś sprawdzić, coś, prawda, zaingerować, a być może coś zmienić, coś poprawić, no to tak się właśnie kończy. W każdym przypadku w historii kończy się to jatką. Nie inaczej jest tu. Ale zostawiamy Berlin, przechodzimy do innej stolicy, tym razem Podkarpacia, mam na myśli Rzeszów, bo tam w niedzielę odbyły się wybory na prezydenta miasta Rzeszowa. No i opozycja bardzo się ucieszyła z tego faktu, że wygrała z opozycją. Tak to już jest na tym świecie, że no, opozycja jak nie może pokonać kogoś, kto rządzi, to pokonuje jakby tych, którzy rządzą z ich własnych frakcji, tak? Bo ja tylko przypomnę, w Rzeszowie rządził pan Tadeusz Ferenc. Był prezydentem Rzeszowa od 2002 roku, czyli prawie 20 lat, no 19 lat, prawie 20. I to jest pan Tadeusz Ferenc z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Był z tą partią, był w tej partii, był z tą partią związany, był przez tą partię popierany i zawsze wygrywał. Chyba zawsze w pierwszej turze wygrywał, a jeżeli nie, to wygrywał w drugiej turze, ale chyba zawsze wygrywał w pierwszej turze. Więc i pan Tadeusz Ferenc zaliczał się do tej grupy teletubisiów samorządowych, do tej samej, co jest i Rafał Trzaskowski, co jest i nasz tutaj, ten nasz, wiecie, na ten, co na cztery litery u nas z Białegostoku, z magistratu ze Słonimskiej, ale to nie jest to, co myślicie na cztery litery, tylko wódz.
Nasz wódz Tadeusz Truskolaski, pani Dulcesa Dulkiewicz, pan Jaśkowiak z Poznania, no i generalnie te inne tam teletubisie, które zawsze tam plączą się razem. I pan Tadeusz Ferenc, ten z Rzeszowa, też właśnie należał do tej całej bandy tych wszystkich teletubisiów. Ale pan Ferenc przeszedł dosyć ciężko koronawirusa, tak przynajmniej donoszą media w Rzeszowie, że bardzo ciężko przeszedł tego koronawirusa i przeszedł jakieś tam inne jeszcze choroby, zresztą on jest już bardzo wiekowy. No i stwierdził, że on już nie nadaje się na prezydenta Rzeszowa i już nie będzie więcej kierował Rzeszowem i stwierdził, że on rezygnuje, odchodzi. W związku z czym właśnie odbyły się te wybory na prezydenta miasta Rzeszowa. I pan Tadeusz Ferenc jakby zrobił tylko jedną rzecz, namaścił tam pana Warchoła, nie pamiętam imienia, ale ja już wam to mówiłam wielokrotnie, mam problem jak nie z imionami, to nazwiskami, albo z jednym i z drugim, w każdym bądź razie na pewno był to pan Warchoł, popierany, czy to w ogóle jakby polityk Solidarnej Polski, którego to pana Warchoła poparło porozumienie Jarosława Gowina, ale wcześniej pan Gowin też wystawił swojego tam jakiegoś kandydata, ale go później wycofał, poparł pana Warchoła, na co PiS wystawił jeszcze swojego kandydata, panią Ewę Leniart. Opozycja wystawiła pana Fijołka. Pana Fijołka, który był wieloletnim radnym Rzeszowa, zresztą był jedynym kandydatem z Rzeszowa na prezydenta Rzeszowa, bo wszyscy inni kandydaci nie byli rzeszowianami. I jeszcze to, żeby no, jakby dopełnić, że ja tak jestem, prawda, mówię w całości, więc startował tam jeszcze Grzegorz Braun, poseł Konfederacji. On też nie jest z Rzeszowa. Tak jak powiedziałam, pan Fijołek to był jedyny kandydat na prezydenta Rzeszowa z Rzeszowa, więc no, ludzie zagłosowali na swojego, czyli po pierwsze na człowieka z opozycji, no bo pan Ferenc wcześniej był w opozycji, więc zagłosowali ludzie na pana z opozycji, pana Fijołka i na jedynego, którego znali. Inna sprawa, że jakby przez całą kampanię wyborczą tam do tego Rzeszowa zjeżdżały się te wszystkie teletubisie samorządowe i nie tylko. Wyli tam od rana do nocy, piali i śpiewali i głosili peany na temat i Rzeszowa, i Wrocławia. Pojawił się też Szczecin w Rzeszowie, żeby nie było. No i opozycja bardzo w niedzielę się minioną ucieszyła, kiedy wygrała sama ze sobą, pokonując PiS, który nigdy w Rzeszowie nie rządził. Ale dosyć o Rzeszowie, bo to jest przypadek. Ja powiem tak, może za jakiś czas właśnie omówię sobie, jeżeli będziecie chcieli oczywiście, przypadki tych wszystkich dużych miast, bo to jest bardzo ciekawy jakby przykład Rzeszowa, ale nie tylko Rzeszowa, innych miast również. Ja mam swoją teorię, myślę, że dosyć osobliwą. Jeżeli będziecie chcieli, to ja poopowiadam, jak ja widzę, dlaczego w dużych miastach wygrywają takie osobistości jak pan Fijołek, tak? Czy tam jeszcze właśnie u nas wódz i też inne tuzy intelektu w tych dużych miastach. A na razie trzeba powiedzieć, że mamy święto. Chyba przez miesiąc będziemy mieli cały czas prawie codziennie święto. Tym świętem są oczywiście Mistrzostwa Euro 2020. Ja wiem, że mamy rok 2021, ale Euro jest 2020, no bo w ubiegłym roku z powodu epidemii nie można było kopać piłki kopanej. Dlatego w tym roku odbywają się Mistrzostwa Europy i odbywają się w całej Europie, bo wcześniej to właśnie też tak było, że te Mistrzostwa Europy odbywały się w różnych krajach, tak? W Polsce było w 2012 roku, ale wtedy w Polsce byśmy razem organizowali to z Ukrainą, ale zazwyczaj te Mistrzostwa Europy odbywają się w jednym jakimś konkretnym kraju, a teraz z uwagi na epidemię i na inne różne historie odbywają się mecze w całej Europie. No i niestety jakby, no muszę powiedzieć niestety, bo polska reprezentacja już zagrała w poniedziałek. I to, co widzicie właśnie, takie koszulki po meczu właśnie powinni nosić chyba większość kibiców piłkarskich w Polsce, albo wszyscy. Ja bardzo poszukuję tego sklepu, który mi taką koszulkę by sprzedał. No i myślę, że ta koszulka, sądząc po tym, jak Polska zagrała na... Właśnie, to jest taka sytuacja, że Polska na takich mistrzostwach to gra w zasadzie 3 mecze. Mecz otwarcia, mecz o wszystko, no i mecz o honor, więc mecz otwarcia mamy już za sobą. Teraz będziemy mieli z Hiszpanią mecz o wszystko. Chyba ta koszulka, którą widzieliście, przyda się. I jeszcze zostanie mecz ze Szwecją.
Może być o honor, no bo już tam ja widziałam się wszyscy, znaczy wszyscy, nie wszyscy, ale część kibiców się napinała, że trzeba pomścić potop. Tak, za no, ten Szwedów niedobrych trzeba pognać, jak wtedy tam, prawda, żeśmy gonili, to teraz też na boisku, ale myślę, że taka koszulka przyda się nam do końca tych Mistrzostw Euro 2020. No powiem, że tak, no chciałabym inaczej, naprawdę chciałabym, żeby było inaczej. Ale obawiam się, że nie będzie, bo jak oglądałam sobie mecz wcześniejszy naszych rywali, to obawiam się, że ta koszulka będzie już nam potrzebna do końca tych mistrzostw. Podejrzewam, że na kolejne też wystarczy, więc jakiś solidny materiał by się przydał na taką koszulkę. No cóż, czekam na mecz z Hiszpanią. Zostawiamy trochę sport na boku, bo no w zasadzie no o czym tu mówić, tak? No już w zasadzie wszystko powiedziałam, koszulkę. Proszę o koordynaty do sklepu na takiego, który mi sprzeda tą koszulkę. Ewentualnie no ktoś mi może sprezentować, bo dlaczego nie? A dlaczego ja mam nie dostawać prezentów? Ja mam i tak jestem poszkodowana, bo urodziny obchodzę na Wigilię, więc dostaję jeden prezent. Imieniny obchodzę w dniu urodzin Adolfa Hitlera, więc też głupio pójść zamówić 5 piw. No, bo powiem, jakby tu nie świętować, tak mi nie wychodzi, więc można powiedzieć, nie wiem, z okazji jakiegoś pierwszego na przykład piątku miesiąca albo pierwszego piątku tygodnia na przykład mogłabym dostać taki prezent w postaci koszulki. Będzie mi bardzo miło, skoro jestem poszkodowana na uroczystościach osobistych typu urodziny, imieniny, ale dobra, mniej o tym, przechodzimy do spraw politycznych. W środę Sejm obradował tajnie, ponieważ obradował, bo oni tam siedzieli, gadali i teoretycznie nikt nie powinien wiedzieć o czym, bo to były obrady tajne, z tego względu, że rozmawiano o kwestiach bezpieczeństwa cyfrowego, ponieważ ostatnimi czasy doszło do serii włamań na skrzynki mailowe, gdzieś tam się włamywano politykom, w tym również członkom rządu, włamywano się również na media społecznościowe, no i się okazało, znaczy okazało się, ja nie wiem, no, nasze służby stwierdziły chyba, że się teraz okazało, bo coś, co już jakby dużo ludzi wie od dawna, tak? Ja przynajmniej to wiem od kilku lat, chyba od 2 albo 3, to ja mówię, że ja wiem, tak? Być może są specy, którzy wiedzą nawet dłużej. Ja wiem od 2 albo 3 lat, że za tymi atakami hakerskimi i za tymi włamaniami stoi nie kto inny jak służby Putina, czyli Rosji. No ale u nas chyba teraz dopiero niektórzy doszli do takich wniosków, no i trzeba było zorganizować posiedzenie Sejmu tajne. Oczywiście nasza opozycja, ja nie wiem, do czego oni, ci ludzie się nadają, nie mam zielonego pojęcia, bo jak kiedyś powiedziałam w radiu, chyba w Polskim Radiu 24, że nasza polska opozycja nie nadaje się nawet na pchanie taczki, to mi tam jeden robotnik budowlany się odezwał i powiedział, proszę nie obrażać robotników budowlanych, bo my mamy większe kompetencje. I być może coś w tym jest właśnie, że robotnik budowlany ma większe kompetencje od polityków opozycji, z tego względu, że opozycja jeszcze zanim zaczęło się posiedzenie Sejmu, zaczęła tweetować przekaz dnia, wyciągając jakiś fake podany przez służby rosyjskie. Platforma Obywatelska od praktycznie samego rana, szczególnie politycy tej formacji albo posłowie tej formacji, chociaż nie tylko, bo też i byli politycy trochę chyba z lewicy, zaczęli tweetować o tym, że miały wyjechać czołgi na ulicę, miało być użyte wojsko, nie wiem, jakaś strzelanina miała być, jak były protesty strajków kobiet, kiedy dużo ludzi było na ulicach, że miało wyjechać wojsko. Ja bym tak, jakby miało wyjechać, to by wyjechało, tak? Trzeba się trochę zastanowić. Nie było powodów do tego, żeby wojsko wyjeżdżało, bo jak już lewica weszła do gry, to tylko można było odliczać dni, kiedy to chlaśnie na ryj. No i chlasnęło, tak? Nie ma już dzisiaj takich strajków kobiet. Tam się spotka, nie wiem, 5 osób w porywach do 12 i to jest cały strajk kobiet. No ale opozycja nasza zaczęła tym tweetować, że już tu miało być wojsko i tak dalej. Okazało się, że te informacje, tak jak mówiłam, pochodzą
od Rosji, która już dłuższy czas sieje tu dezinformację. A później te wszystkie intelekty, tuzy intelektu, poszły na posiedzenie Sejmu, żeby wysłuchać, co było do powiedzenia, sprawozdań, informacji na temat, czy jesteśmy bezpieczni, znaczy bezpieczni, cyberbezpieczni, bo kwestia bezpieczeństwa to jest jakby jedno, tak? I to za to odpowiadają tam służby nasze ABW, no oczywiście wojsko, ale cyberbezpieczeństwo to jest troszkę coś innego. No i poszli tam wszyscy posłuchać, po czym wyszli z tego posiedzenia jeszcze, nie no, już jak wyszli z tego posiedzenia, to zaczęli chlastać dziennikarzom, co niektórzy, co tam było, co się działo, co kto powiedział, więc tak wygląda tajne posiedzenie Sejmu w Polsce. W międzyczasie pan operator zapytał, czy ci ludzie, którzy wchodzą na takie posiedzenie, nie mogą podpisywać jakiejś klauzuli tajności, że w razie jak się tam któryś wysypi, wychlasta jęzorem, to że będzie odpowiadał karnie. Więc mu tłumaczę, no nie, dlatego że oni mają immunitety i żeby odpowiadać karnie, no to trzeba te immunitety pościągać. I to nie robi się hurtowo, tylko trzeba ściągać indywidualnie. Jakby tym wszystkim czubkom zacząć ściągać te immunitety indywidualnie, no to pewnie zastałby nas grudzień, pod warunkiem, że, bo no, powiem tak, jeszcze w Sejmie to by pewnie jakoś poszło, ale w Senacie, no, mówiłam tydzień temu na temat marszałka Grodzkiego, jak to wygląda, więc nie wiem, czy do końca kadencji udałoby się takie immunitety pościągać, ale bardzo ciekawy tweet popełnił pan Bartłomiej Sienkiewicz, znaczy tweet, w zasadzie to nie on popełnił, to popełniła Platforma Obywatelska, ale to jest właśnie to, co powiedział pan Bartłomiej Sienkiewicz, a on powiedział, że całe to wszystko jakby, że te tajne obrady Sejmu teraz na temat cyberbezpieczeństwa to są po to, żeby przykryć aferę mailową ministra rządu, pana Dworczyka, na którego skrzynkę mailową mieli się włamać hakerzy. To mówi pan Bartłomiej Sienkiewicz, że to posiedzenie Sejmu, którego się domagali różni politycy, jest właśnie po to, żeby przykryć tą aferę. O Jezu! Ja mówię o Jezu, chociaż tutaj trzeba by było powiedzieć Boże ratuj, naprawdę Boże ratuj, jeżeli tacy ludzie w ten sposób mówią, bo ja przypomnę, albo powiem tym, którzy nie wiedzą, pan Bartłomiej Sienkiewicz to jest były szef MSWiA, który, uwaga, doprowadził do tego, że to jest taki lajcik, tak, że doszło do aresztowania kibiców, którzy powiesili transparent, czy rozwinęli transparent na stadionie Donald ma tole. I wiecie co dalej, tak? Twój rząd obalał kibole, czy jakoś tam inaczej było napisane, ale generalnie o to chodzi. To był lajcik, bo pan Bartłomiej Sienkiewicz był również odpowiedzialny za nasze służby bezpieczeństwa, tak? Już nie mówię, że policję, ale również no, za inne służby, które pilnowały na przykład ruskiej budki pod ambasadą, znaczy ruskiej, nie wiem, chyba ruskiej. Znaczy pod ruską ambasadą stała budka, która spłonęła sobie nagle podczas jednych z manifestacji. To był Marsz Niepodległości i tam wtedy doszło do zamieszek, spłonęła ta budka, tak, wtedy był ministrem pan Bartłomiej Sienkiewicz. Pan Bartłomiej Sienkiewicz również mówił o tym, że idziemy po was, mówił to tutaj do jakichś nacjonalistów, którzy do tej pory jakby jeszcze nie doszedł pan Sienkiewicz, ale on już jest w takim wieku, że on już może nie dojść, bo no, powinien się chyba wspomagać i nie tylko niebieskimi tabletkami, ale myślę, że jakimiś dożylnymi po prostu, żeby nie wygadywał takich głupot. Bo to, co ten człowiek wygaduje, jak ja sobie pomyślę, że to jest koleś, który mówi o tym, że w momencie, kiedy dochodzi do serii ataków hakerskich i nie tylko w Polsce, bo ja powiem, u nas to są ataki hakerskie, tak? Ale w innych krajach, na przykład w Czechach, dochodzi do zbrojnej napaści, do aktów terroryzmu, dochodzi do porwań samolotów, dochodzi do innych różnych historii. Pan Sienkiewicz martwi się o jakąś skrzynkę pana Dworczyka, prywatną zresztą. Ten człowiek, przypominam, odpowiadał za nasze bezpieczeństwo. Boże ratuj, naprawdę. Przenoszę się na chwilę do Białegostoku, bo tutaj też dzieją się rzeczy ciekawe. Otóż, chodzi o seniorów, bo do końca w zasadzie tamtego roku działała Miejska Rada Seniorów. To był taki organ powołany no, przez prezydenta Białegostoku, tak? Ale dłuższy czas była walka
pomiędzy PiS-em a Komitetem Truskolaskiego, kto bardziej zrobi dobrze seniorom. Wtedy wygrał akurat PiS, bo miał większość w Radzie Miasta, więc wprowadził na przykład kartę aktywnego seniora, jeszcze kilka tam rozwiązań, chociaż właśnie się tam Komitet Truskolaskiego wtedy pod to podpinał. No i generalnie w trakcie kampanii wszyscy, ale to wszyscy byli mocno zainteresowani seniorami. I w końcu w 2016 roku została utworzona Miejska Rada Seniorów, do której ludzie zgłaszani byli przez organizacje pozarządowe i spośród tych zgłoszonych osób seniorzy wybierali się sami, tak? Czyli oni dokonywali wyboru, kto będzie ich lepiej reprezentował, kto będzie przewodniczącym, tam sekretarzem, no wiecie, ten cały tam skład. No i się okazało, że ta Miejska Rada Seniorów została wybrana, ale została wybrana nieprawomyślnie. Bo Miejska Rada Seniorów miała za zadanie przede wszystkim być takim ciałem opiniotwórczym czy opiniodawczym. Miała też przedkładać pewne pomysły, opiniować na przykład projekty uchwał. Miała też wyrażać swoje zdanie w sprawach pewnych pomysłów proponowanych przez prezydenta Białegostoku. No i ta rada okazało się, że chce ten głos zabierać, chce być aktywna. Mało tego, ma jeszcze swoje pomysły. Tylko że te pomysły nie pasowały panu prezydentowi Truskolaskiemu. Bardzo często krytycznie w ogóle Miejska Rada Seniorów wypowiadała się na temat jego działalności. Skarżyła się kilkukrotnie na to, że chwila, mieliście nam przesyłać projekty uchwał do opinii, a my nie dostajemy nic. Skarżyła się na to, że jest problem z organizacją ich spotkań, bo generalnie, jeżeli sobie zajrzycie na moją stronę internetową, tam jest taki list napisany przez byłego już przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów, pana Feszlera, chyba Lech, mam problem z imieniem, chyba Lech Feszler się nazywa. I on tam dokładnie opisał, jak to wszystko wyglądało od strony właśnie tej rady, tak? Miejskiej Rady Seniorów, jak to wyglądało. Więc ja nie będę tego omawiać, wystarczy tam zajrzeć. Natomiast w tej chwili ta rada zakończyła kadencję, no i pan prezydent powołuje nową, ale bynajmniej nie tak, jak było. Nowa Rada Seniorów nie będzie już Miejską Radą Seniorów, będzie Białostocką Radą Seniorów. Po co to jest? Ano właśnie po to, że do tej pory, właśnie tak jak mówiłam, do tej Miejskiej Rady Seniorów zgłaszały kandydatów organizacje pozarządowe, a teraz będą zgłaszać organizacje pozarządowe i różne tam jeszcze środowiska, czy też takie instytucje, czy stowarzyszenia działające na rzecz seniorów, ale już seniorzy nie będą mogli wybrać swoich własnych przedstawicieli, no bo oni przecież nie wiedzą, kto ich będzie lepiej reprezentował. Oczywiście, kto będzie lepiej wiedział? Pan Tadeusz Truskolaski. To on wybierze właśnie seniorów, tych, którzy będą w Białostockiej Radzie Seniorów. Dlatego trzeba było zmienić statut, trzeba było zmienić nazwę, bo inaczej jakby to zostało tak, jak było, no to wzięliby się seniorzy i jeszcze znowu raz sami powybierali tak, jak im pasuje, ale teraz już nie będą mogli, bo wiecie, jak to w Białymstoku było mówione wiele lat temu, bo demokracja nie może być rozhulana. I taki stan rzeczy, kiedy właśnie ludziom nie pozwala się nawet wybrać spośród siebie swoich własnych przedstawicieli do opiniowania swoich własnych spraw, czy dbania o swoje własne sprawy, bo przecież pan Tadeusz Truskolaski, on wie lepiej, który senior będzie lepiej reprezentował, będzie lepiej opiniował, a najlepiej, żeby się w ogóle nie odzywał, tylko nie, żeby się odzywał. Najlepiej codziennie, od świtu do nocy i chwalił Tadeusza Truskolaskiego. Najlepiej na dywaniku, codziennie przed każdą ścianą i żeby tam jeszcze obrazek wisiał Tadeusza Truskolaskiego na kolanach, codziennie od świtu do nocy. Wtedy tam seniorzy mogą się odzywać. A dopóki tak nie jest, no to nie będą mogli powiedzieć, że my chcemy, prawda, to czy tamto. Pan Tadeusz Truskolaski całkiem niedawno, on już od ponad, nie wiem już ile lat, odkąd PiS rządzi, od 2015 roku, codziennie jak wejdziecie na Twitter, to znajdziecie tam na Twitterze Tadeusza Truskolaskiego, codziennie albo prawie codziennie wpisy mówiące, jak to jest w Polsce źle, jaka to jest władza autorytarna, reżim, a to co on robi na przykład z seniorami, no to przecież to jest demokracja, tylko taka mało rozhulana. Jeszcze kilka rzeczy ze świata mediów, bo tutaj też się dużo dzieje. Na początek Gazeta Wyborcza, bo w Gazecie Wyborczej trwa wojna. I ja już o tym mówiłam
nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu, że w Gazecie Wyborczej wybuchła wojna, ponieważ zarząd Agory, który wydaje Gazetę Wyborczą i Gazeta.pl, chociaż dla normalnych ludzi to jest jedno i to samo, no ale oni uważają, że to są dwa oddzielne byty, dwa oddzielne tytuły, więc zarząd Agory powiedział, że to trzeba połączyć, że wtedy to będzie dobrze, wiecie, bo to siła, bo to kupa, a kupę nikt nie rusza, więc oni będą wtedy bardziej silni, bardziej zwarci. I chyba bardziej śmierdzący, bo to, co ostatnio Gazeta wypisuje na swoich łamach, to już chyba wszyscy słyszeli, nie będę powtarzać. Twierdzili, że my zawdzięczamy Niemcom to, że tam jemy, nie wiem, z talerzy i umiemy czytać, tak? Bo gdyby nie Niemcy, to nie. Ale na przykład pominęli taki istotny dosyć fakt, mi się wydaje, że na przykład Niemcy nauczyli nas palić w piecach, tylko szkoda, że... Znaczy nie, może nie szkoda, bo to gazem to jest ekologicznie. No, ale to już właśnie tak, to już Niemcy wtedy wynaleźli, to jeszcze w ubiegłym wieku, w latach 40. wybudowali takie dosyć... takie... dosyć duże elektrownie, tak? W Auschwitz. Ale jakoś Gazeta Wyborcza pominęła ten fakt. W każdym razie... Dzieje się wojna w Agorze i nie wiadomo, czym ona się skończy, bo tam Adam Michnik, czyli ojciec i matka Gazety Wyborczej i całego tego przedsięwzięcia pod tytułem Agora, powiedział, że jak tak będzie, że jak nie będą go słuchać i tam połączą, tu rozdzielą, to znaczy nie, połączą, to on walnie pięścią w stół, że aż po prostu orężada się z komunii odbije i wychodzi z tego całego interesu. Odchodzi, nie będzie go. I to jest bardzo ciekawe. A jest dlatego bardzo ciekawe, dlatego że z niewiadomych powodów, przynajmniej dla mnie, ale myślę, że dla wielu innych, jest również to, że skoro zarząd Agory, jego własnej firmy, czy no firmy, dla której był ojcem i matką, nie słucha pana Adama Michnika, ma go gdzieś, mówi, że będzie ten zarząd Agory, mówi, że będzie tak, jak my chcemy, Adam, zamknij buzię, łobuzię, będzie tak, jak my chcemy, to Adama, mówię, no nie słuchają jego najbliżsi współpracownicy, czy z którymi przez wiele lat pracował, a z jakiegoś powodu słuchają go politycy, na przykład Platformy Obywatelskiej i nie tylko. Nie rozumiem tego fenomenu, ale myślę, że to trzeba by było zbadać, dlaczego tak się dzieje, bo to jest ciekawe. Tymczasem cały czas w Polsce trwają zbiórki pod likwidacją TVP Info. Rafał Trzaskowski zapowiedział i realizuje i chodzi i jeździ i nawołuje, żeby tu się podpisywać, bo on będzie likwidował TVP Info. Ja pomijam już fakt, że on nie ma absolutnie żadnej mocy sprawczej, nawet jak nazbiera tam wystarczająco dużo podpisów, no to musiałby, że tak powiem, no nie jest właścicielem, tak, jakby telewizji polskiej ani telewizyjnej, agencji informacyjnej, do której TVP Info należy, no jakby to powiedzieć, no ciężko mu będzie, no ale chłopak się stara, chce zlikwidować TVP Info, bo wiecie, żeby nie zadawać trudnych pytań, bo musi być tak, jak Rafał Trzaskowski mówi i tam reszta tych wszystkich teletubisiów samorządowych i nie tylko, w tym nasz wódz ze Słonimskiej, tak, bo oni też tam mówią o TVP Info i cały czas, wiecie co, ja nie wiem, czy ja to mówiłam, ale warto przypomnieć w tym miejscu, bo oni co jakiś czas tam mówią, bo 2 miliardy dali na TVP, bo dali 2 miliardy na TVP. Tak, owszem, ale to wynika z wyroku sądu, dlatego że ludzie nie płacili abonamentu radiowo-telewizyjnego, bo Donald Tusk powiedział, żeby nie płacić, więc ludzie nie płacili, w związku z czym nie było finansowania właściwego mediów publicznych, bo nie chodzi tylko o telewizję i czy TVP Info, czy TVP, ale chodzi również o wszystkie rozgłośnie Radia Polskiego w Polsce, czyli i Radio Białystok, i Radio Opole, i Radio Szczecin, i inne radia, i wszystkie ośrodki regionalne telewizji polskiej, jakie funkcjonują, czyli Białystok i Olsztyn, wszystkie po prostu, te całe tam 2 miliardy, to pójdzie, do, znaczy ma zasilić to wszystko, czyli wszystkie rozgłośnie, radia i telewizyjne ośrodki, plus jeszcze właśnie wszystkie kanały TVP, a TVP ostatnio ma dużo tych kanałów i ma ich coraz więcej. I te 2 miliardy to pochodzą po prostu z wyroku sądowego, który nakazał zwrócić dla TVP, znaczy w ogóle dla mediów publicznych, tak, bo nie tylko dla TVP, ale i dla rozgłośni radiowych, pieniądze utracone w wyniku niepłaconego abonamentu. Coś mi się wydaje, że w tej sprawie powinien wejść prokurator i wziąć za twarz Donalda Tuska i zapytać, dlaczego doprowadził do spadku dochodów w mediach należących do państwa polskiego.
Mi się wydaje, że mam rację. To chyba powinien pan prokurator sprawdzić, a sąd przyłupać mu tam solidnie po to, żeby właśnie na przykład to pan Donald Tusk oddał pieniądze do budżetu państwa, te 2 miliardy, skoro mówił, żeby nie płacić, no to niech zapłaci teraz sam, jak ludzie nie płacili. Logiczna, bo mi się wydaje, że bardzo. I jeszcze jedna sprawa ze świata mediów, dlatego że otóż Towarzystwo Dziennikarskie w Polsce zaapelowało do Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, o... Aż nie mogę uwierzyć. Ma zainterweniować John Biden w sprawie Polska Press, bo wolności mediów tutaj nie ma. Musi Joe Biden zawalczyć o wolność mediów w Polsce, bo przecież tak, Gazeta Wyborcza nie może pisać o tym, o czym pisze. Onet już dawno zamknięty, więc nie pisze o tym, o czym codziennie pisze. Tomasz Lis ogląda świat w kratkę i kompletnie nie zarządza Newsweekiem. Newsweek został zlikwidowany, tak? I dlatego nie pisze, o czym pisze codziennie. Inne różne historie. Więc oni apelują do Joe Bidena, nawet w sprawie Polska Press i w sprawie wolności mediów w Polsce, bo tu jest reżim. Więc ja mam taką propozycję dla tego Towarzystwa Dziennikarskiego. Zaapelujcie do Joe Bidena w dwóch sprawach. Bardzo ważnych. Pierwsza to ta, żeby właśnie Joe Biden zaapelował, czy sprawił w jakiś sposób cudowny, żeby Rafał Trzaskowski nie i jego formacja polityczna nie kneblowali ust mediom. Nie można likwidować TVP Info i to Joe Biden, tu jest zagrożenie, tak? Bo jeżeli chce się likwidować media wolne do tego państwa polskiego, to mi się wydaje, że tu faktycznie jest potrzebna jakaś interwencja. Jeżeli Boska zawodzi, chociaż nie wiem, no może Boska jeszcze się nam objawi, tak, i tam oświeci jakimś rozumem, ale jeżeli na przykład z różnych powodów jej zabraknie, bo już uzna Bozia nasza kochana, że to już nic nie pomoże i święty Boże nie pomoże, no to może Joe Biden pomoże i niech wtedy tam weźmie za twarze te całe towarzystwo, które chce likwidować wolne media w Polsce, bo w tym akurat Towarzystwo Dziennikarskie nie interweniuje, a właśnie w tym powinno. I druga rzecz, w której powinno to Towarzystwo Dziennikarskie zaapelować do Joe Bidena, to w sprawie mediów społecznościowych, które są ze Stanów Zjednoczonych, mam na myśli między innymi na przykład Facebook, Twitter, Google, bo te media stosują cenzurę prewencyjną i w ogóle cenzurę, cenzurują już takie głupoty i takie rzeczy, że to się w pale nie mieści i faktycznie wolność słowa jest zagrożona, tylko nie w Polsce, a w Stanach, a w Polsce to tylko zagraża wolności mediów Rafał Trzaskowski i jego formacja. Na koniec radosna informacja z Siemiaty, czy ja mówię radosna, dlatego że pan, który był taki... Czuł się taki mocno zagrożony. No, dojrzały człowiek, bo tam około 40 lat miał ten mężczyzna, ale poczuł się zagrożony. Jego partnerka, konkubina, była chyba trochę agresywna wobec niego i on się poczuł zagrożony, wezwał policję, żeby pomóc mu się bronić chyba przed tą kobietą. W każdym razie wezwał na interwencję policję, bo się poczuł tak zagrożony. No i sprawa skończyła się bardzo dobrze dla tego pana i myślę, że chyba dla konkubiny też, dlatego że jak przyjechała policja, to stało się tak, że ten pan wylądował w areszcie za kratkami, ten, który wzywał pomocy. Więc teoretycznie spełniło się jego żądanie czy jego marzenie, jest w końcu bezpieczny, no bo gdzie może być bezpieczniej niż za kratkami, tak? Tam już nikt nie ma dostępu oprócz strażnika, a strażnik to taki mało agresywny jest chyba, tak? Taki kulturalny, jedzenie poda, nie wiem, coś tam jeszcze, może słowem się odezwie, więc pan czuje się bezpiecznie. Pani jego konkubina, nie wiem w zasadzie, co się z nią stało, ale pewnie też jest bezpieczna, ewentualnie może sobie sama krzywdę zrobić, tak? Jak została sama, to może sobie sama krzywdę zrobić, a komuś innemu to już może nie. Bo ten intelekt z Siemiatycz, który zawezwał policję do interwencji domowej, się okazało, że sam był poszukiwany do odsiedzenia kary za rozboje. Więc teraz będzie podwójnie bezpieczny i otoczenie będzie od niego bezpieczne. I tą optymistyczną informacją kończę wiadomości, przegląd wiadomości w programie Przed Piątek. Widzę się z wami za tydzień. Czy coś muszę jeszcze dodać? Nie sądzę. Tak, taka informacja ciekawa z naszego regionu. Do zobaczenia za tydzień
Do swidania? Do swidania. Ostatnio mówiłam do swidania, bo byłam w Rusi pod Wizną. Fajna miejscowość nad rzeką. Dobra, pozdrawiam, cześć.